Stolica Podkarpacia to prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, w którym kształcą się studenci zarówno z Polski, jak i z całego świata. Mieszcząca się tutaj Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to jedna z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. W gronie jej absolwentów znajduje się ponad 7 tysięcy obcokrajowców z ponad 50 krajów świata reprezentujących 5 kontynentów. Obecnie co czwarty student jest obcokrajowcem. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako pierwsza uczelnia w regionie oraz jedna z pierwszych w Polsce rozszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki studiów prowadzone w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2020-2021 po angielsku prowadzone jest kształcenie w ramach 10 specjalności oferowanych na 2 kierunkach studiów. Są to m.in. wspierające branżę lotniczą kierunek General Aviation oraz specjalność Aviation Management. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to dynamicznie rozwijająca się największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu, kształcąca średnio ponad 6 tysięcy studentów rocznie. Obecnie w ramach 4 kolegiów – medycznego, zarządzania, informatyki stosowanej oraz mediów i komunikacji społecznej – uczelnia realizuje 13 kierunków studiów na ścieżkach polsko- i anglojęzycznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od lat dopasowuje swoją ofertę dydaktyczną do trendów, które obowiązują na rynku pracy. Inteligentne specjalizacje, szczególnie te obrane dla regionu, są dla nas bardzo ważnym wyznacznikiem. Ostatnie lata pokazały, że zupełnie inne wartości są obecnie doceniane, zupełnie inne umiejętności wychodzą na pierwszy plan. Nasza uczelnia stara się wybiegać w przyszłość, nie na zasadzie jednego roku, ale 5, 6 czy 10 lat. To tam szukamy inspiracji do tego, jakie będą zawody przyszłości i jakie kierunki powinny być uruchamiane. Liczne laboratoria dają bazę nie tylko do prowadzenia badań naukowych, ale także na świadczenie kompleksowych usług dla przedsiębiorców. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania znajduje się kilkanaście laboratoriów w Kolegium Medycznym i głównym takim laboratorium jest Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek. W laboratorium tym badania prowadzone są na komórkach ssaczych, zarówno tych prawidłowych, jak i tych, które pochodzą z tkanek patologicznych. Naukowcy mają możliwość izolowania różnego rodzaju substancji aktywnych z materiału roślinnego i oceny wpływu tych substancji na m.in. poziom apoptozy czy proliferacji komórek. Badania prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w laboratoriach mają zarówno charakter naukowy, jak i charakter aplikacyjny. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest gotowa na wyzwania przyszłości. A z miłości do nauki oraz pasji do biznesu powstało już wiele rozwiązań komercjalizujących najnowsze technologiczne osiągnięcia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest liderem zarówno we wprowadzaniu do oferty kształcenia kierunków studiów odpowiadających na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, jak i w obszarze unowocześniania metod kształcenia oraz procedur związanych z funkcjonowaniem uczelni. Już w 2002 roku, na długo przed pandemią koronawirusa, uczelnia uzupełniła tradycyjne formy nauczania o nauczanie zdalne, distance learning. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadziła do programu studiów międzynarodowe certyfikaty językowe oraz certyfikowane szkolenia informatyczne. Do tej pory w ramach centrów szkoleniowych i egzaminacyjnych funkcjonujących przy uczelni wydanych zostało ponad 100 tysięcy międzynarodowych certyfikatów. Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania świadczy wsparcie dla studentów, którzy zamierzają podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, potrzebują wsparcia w przygotowaniu biznesplanu bądź w rozwoju przedsiębiorstwa, które już funkcjonuje. Studenci, którzy zamierzają również rozwijać swoje umiejętności w zakresie prowadzenia własnego biznesu, mogą skorzystać z organizowanych cyklicznie warsztatów biznesowych, a także wykładów otwartych prowadzonych przez wybitnych praktyków biznesu. Na przestrzeni 25 lat działalności w SIZ realizowała szereg działań i projektów skierowanych dla społeczności województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Pracownicy uczelni brali udział w przygotowaniu ponad 20 strategii rozwoju oraz 60 ekspertyz i raportów dla jednostek samorządu terytorialnego.
Uczelnia realizuje również wiele inicjatyw, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. Są wśród nich cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu spotkania i wykłady otwarte z cyklu Wielkie pytania w nauce czy w labiryncie świata. Stałymi gośćmi uczelni są m.in. ksiądz profesor Michał Heller oraz dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska.